Cześć kochani, dziś mam bardzo fajny kosmetyk do przetestowania i robimy to razem i nie mogę się doczekać i trochę się boję, ale nie mogę się doczekać. Jak widzicie po tytule, jak widzicie po miniaturce, jest to maska magnetyczna. Jak tylko widzieliście na zagranicznym YouTubie tę maskę, to mi od razu wysłaliście linki, żebym sobie zamówiła i od razu sobie zamówiłam i od razu mi przyszło. Zamówiłam ją z Amazona, jak większość moich zagranicznych, że tak powiem, kosmetyków. Nie płaciłam żadnego cła, bo szło mi to z Anglii, przyszło mi to w 2 dni razem z książkami, więc byłam po prostu w szoku. Marka nazywa się, to jest chyba marka, Deco Collection Obey Your Body Biomagnetic Facial Mask Multi-Active Facial Cleansing Facial Care for All Skin Types. I tak jak myślałam, że ta maska jest przeciwtrądzikowa, to ona jest bardziej przeciwstarzeniowa. Jest robiona i dystrybuowana w Stanach przez Genome Cosmetics. Tak wygląda. Mamy maskę, mamy magnes i mamy szpatułkę do nakładania oraz mamy instrukcję. I instrukcje są dosyć mokre, więc jakiś olejek musiał wyciec. Mamy ulotkę. Dobrze, jest to maska przeciwstarzeniowa, poprawia ton skóry i jej fakturę, zapewnia bardziej wygładzoną i taką ściągniętą skórę, nawilża i wyrównuje nawilżenie skóry i stwarza taką rozjaśnioną, zdrowo wyglądającą cerę. Nałóż maskę delikatnie na czystą, suchą skórę załączoną szpatułką. Unikaj okolic oczu, ust i nosa. Owiń chusteczkę albo jakimś papierem naokoło magnesu. Przytrzymaj delikatnie magnes, ściągając maseczkę i trzeba wymieniać chusteczkę, kiedy magnes się jakby zapełni. Na twarzy zostanie nam oleista warstwa i trzeba tą warstwę usunąć na przykład jakimś płynem do zmywania. Używaj maski nie częściej niż co 3 dni, maksymalnie 1-2 razy w tygodniu. Nie nakładaj na skórę, która jest podrażniona, ma trądzik. Ja mam trądzik, ale nie mam teraz takiego trądziku, wiecie, czynnego. Mam bardzo dużo śladów po trądziku, więc myślę, że to będzie fajna maska właśnie na taką skórę. Zmywam twarz, nie przestraszcie się, bo jak mówiłam, śladów jest dużo, no i nakładamy magnetyczną maskę. Dobrze, jestem zmyta, także nie przestraszcie się mnie teraz. Jak mówiłam, mam dużo takich już suchych śladów, stróbków. I teraz, co jest bardzo ważne, unikamy okolic oczu. I od razu Wam powiem, że youtuberka amerykańska Nicole Skies zrobiła sobie taką maskę DIY i zaraz zdjęła po jednym czy po 2 dniach ten film, bo miała bardzo dużo komentarzy, że nakładając żelazo wokół oczu, można sobie te oczy podrażnić, można sobie te oczy uszkodzić, więc absolutnie nie polecam Wam eksperymentowania z tym i nakładania wokół blisko bardzo oczu, więc szczególnie to podkreślam i dlatego zostawiłam też makijaż oczu, żeby tutaj nic nie nakładać. Będziemy nakładać naprawdę dookoła. Dobra, trochę się boję, powiem Wam szczerze, nie wiem sama czego. Maska pachnie przyjemnie. Znam ten zapach, bo to jest zapach jak w kremach, na przykład Eveline ma niektóre takie kremy. Taki zapach nawilżających kremów, że tak powiem. Wygląda tak, jak maska błotna, ale jest, jest taka bardziej żelowa, można powiedzieć. Nie jest taka gęsta jak maska błotna, to jest taki bardziej żel. O kurczę, spadło mi już na bluzkę. Ojej, jak ta maska się leje. I ta maska, jak widzicie, nie pokrywa tak idealnie skóry, tylko takim właśnie jest taka bardziej żelowa. Nie wiem, ile jej nakładać. Ojej, miałam wokół ust tego nie robić. Dobra, i mam całą maskę na buzi i słuchajcie, tu mam magnes i boję się teraz go przyłożyć. Tak było napisane na opakowaniu, więc robię to ręcznikiem papierowym. To nie boli, słuchajcie. O ja, muszę Wam zrobić zbliżenie, żebyście zobaczyli, jak to śmiesznie to wygląda. Ale jednak jest gruby ręcznik papierowy, więc to nie ma tego uczucia ciągnięcia, wiesz? Nie, to też jest mokre. Fu, zjadłam to. Bardzo trudno to oczyścić właśnie mi tutaj. Kurczę, do buzi mi cały czas leci. Fu, to w ogóle jest strasznie brudząco. Bardzo trudno zdjąć z tego magnesu. I ta maska jest strasznie tłusta w tym momencie. Może jednak z folią spróbujemy. Nie, ciągnie, widzę, teraz ciągnie. Przynieś folię, zobaczymy z folią. O ja, ściągo. Ale śmieszne uczucie. Jak ciężko schodzi. Widzicie? Jak włosy ciągnie. Ale powiem Wam, że Amerykanki przesadzają, bo ona mówi, że to boli, a to po prostu... Ale jak to może boleć? To nie boli. Wszystko ciągnięte. Patrz, do nosa mi naleciało. Wyciągaj to szybko. Do nosa. Śmieszne, ona strasznie się brudzi. Bardzo szybko i trzeba co chwilę zmieniać tą folię. I wszystko dookoła już jest brudne. Cała moja koszulka, cały mój dekolt. Nie polecam tego. Jezus,
jak to jest ciągle. Szybciej zrobimy zwykłą maseczkę i ją szybciej zmienicie. Wiecie co, to nawet nie ma jak tego fajnie pokazać, bo to schodzi, ale to jest tak tłuste, że nie widać tego efektu, jak odchodzi jakby od skóry. Dobra kochani, ja zmyję resztki z twarzy i już do was wracam. I jestem z powrotem. Kochani, czy poleciłabym magnetyczną maskę? No niestety, powiem wam, że nie. Za dużo tutaj jest babrania. Mam maskę dosłownie wszędzie, nawet na podłodze i teraz chodzę i zbieram ją z rąk. Już samym tym magnesem, bo nie chce mi się go owijać. Mam na nogach, na dekolcie, po prostu ściągam sobie to z rąk, bo to tutaj włazi. Powiem wam szczerze, lepiej sobie zrobić zwykłą błotną maseczkę, bo tutaj mamy za dużo takiego właśnie babrania. Później zostaje nam oleista warstwa na skórze. Podejrzewam, że po to jest ta oleista warstwa, żeby dało się jednak to zmyć. Teraz sobie ściągam z palców, widzicie? Wszędzie. No chyba, że tą maskę wykona wam ktoś. Wyobrażam sobie, że jak kosmetyczka by ją zrobiła, może byłoby fajnie i takie inne doświadczenie, natomiast ja się z tym umęczyłam. Czy widzę rezultaty? Skóra jest rzeczywiście gładka, jest taka odświeżona, ale też jest podrażniona przez to całe tarcie, bo chciałam ją zetrzeć, wiecie, później pocieram wacikami, więc mimo, że skóra jest taka niby gładsza, niby taka, wiecie, fajnie odświeżona, to też ją tarłam. I to dla niej nie jest fajne. Także dajcie znać, co sądzicie. No ja oczywiście z rozbawieniem oglądałam wszystkie zagraniczne youtuberki, które to robiły i strasznie chciałam tego spróbować dla was, bo wy też chcieliście, żebym zobaczyła, czy to działa, czy to jakoś fajnie wyciąga niedoskonałości, ale powiem wam, że to nie do końca tak działa. Tutaj mamy dużo oleju, to nie jest maska błotna, która nam jakby wysuszy to sebum i wyciągnie. Nie czuję tego, żeby sebum było tak mocno zdjęte, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Także no nie jest jakiś, to nie jest moim zdaniem jakiś taki hit, który musicie mieć. Zdecydowanie lepiej mi się sprawdza maska na przykład Sephory z glinką. A to tylko moje zdanie, także kochani, mam nadzieję, że test mimo wszystko wam się podobał. Takie trochę coś innego. Jeżeli lubicie testy na moim kanale, zostawcie kciuki do góry, a ja idę się oczyszczać z żelaza. O, na koszulce jeszcze mam. Czy to jest do końca zdrowe dla nas, szczerze mówiąc. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zostawię wam link na dole do tego sklepu, gdzie kupowałam, oczywiście na Amazonie. Nie jest to maska tania, więc mam takie troszkę mieszane uczucia. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Do zobaczenia niedługo, pa pa! Just give me another chance.